Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, gdzie to AI nas naprawdę może dorwać i czy możemy przed nim uciec, czy jest gdzieś przydatne w pracy programisty i w jaki sposób tak naprawdę w tym momencie się rozwija, czyli czy ten progres gdzieś spowalnia, czy może jest dalej bardzo dynamiczny. W trakcie tej prezentacji będę używał grafik, które wygenerowałem, używając właśnie takich modeli, gdzie stawia się prompt, czyli tekst. Sorki. Czyli generowane przez tak zwane AI, gdzie opisujemy, co chcemy mieć na obrazku tekstem, dodajemy pewne modyfikatory, żeby nadać określony styl, określony sposób renderowania tej grafiki, no i dostajemy różne obrazy. Jeżeli ktoś miałby ochotę wziąć udział w takiej zabawie, to możemy tutaj, możecie mi wysłać w tym momencie taką waszą propozycję tekstu, który miałbym później zamienić na grafikę. Ja mam też przygotowane oczywiście swoje propozycje, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to mogę zrenderować jego pomysł. I tutaj jeszcze drugi element, który jest związany z generowaniem tekstu. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na jakąś kolejną przygodę Pinokia, możemy dodać kilka zdań i zobaczyć, co AI zaproponuje nam jako ciąg dalszy. No i oczywiście prosiłbym, żeby to było bezpieczny rating. Patryk mnie tutaj już w miarę ładnie zapowiedział. Chciałem tylko dodać to, że z Pythonem znamy się 5 lat, kochamy się bardzo. Tak jak wspomniał, podcastuję, piszę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ML-em, szeroko pojętym i od strony takiej produktowej, i od strony zarządzania tymi projektami, no to w tych dwóch miejscach zwykle staram się na ten temat mówić. I o czym dzisiaj będzie tak naprawdę? Opowiem troszkę o tym, jak ML działa dla osób, dla których być może jest to jakiś black box, czy takie magiczne słowo wykorzystywane przy sprzedaży mikrofalówek. Jak z niego w tym momencie korzystamy na co dzień, co może dla nas być już w jakimś sensie przezroczyste. Opowiem o tych narzędziach do generacji tekstu i obrazu i na sam koniec spróbuję pokazać to, jeżeli tak zwani bogowie demo pozwolą, jak generować oprogramowanie, dając kilka podpowiedzi modelowi AI, co on nam w tym momencie wygeneruje. Tutaj Patryk mnie zbeształ, że mieszam terminy, więc na jego życzenie dodałem ten magiczny slajd, że AI to tak naprawdę bardzo dużo różnych algorytmów, nie tylko te, o których dzisiaj będę mówił, bo tak można powiedzieć, że one już powstają od, nie wiem, 50 lat w różnych domenach. Natomiast te modele, o których dzisiaj będę mówił, to jest to najmniejsze koło, czyli deep learning, głębokie uczenie, modele, które są od ostatnich lat, powiedzmy, najbardziej modne i chyba najbardziej rozwijane. Teraz tak w skrócie, dlaczego w ogóle ciągle o tym słyszymy, bo te algorytmy, tak jak wspomniałem, są rozwijane od wielu lat i nagle w każdym możliwym produkcie mamy to AI. Od momencie 2014-2015 powstały pierwsze ciekawe modele do rozpoznawania rzeczy na zdjęciach i jednocześnie firmy typu Google czy Facebook zaczęły mieć dostęp do ogromnych baz danych, ogromnych ilości zdjęć i tekstu. W tym samym czasie Nvidia zaczęła wypuszczać coraz mocniejsze karty i kiedy te trzy rzeczy zbiegły się razem, nastąpiła taka eksplozja zainteresowania AI. Oczywiście popłynęły miliardy dolarów, które ufundowały różne badania, powstawały kolejne startupy, kolejne wielkie instytuty. I w ciągu tych 7-8 lat w zasadzie mamy od pierwszych kilku modeli, których mógł się nauczyć każdy i napisał je w kilka minut w jakimś prostym notebooku. Są teraz te modele gigantyczne, trenowane na kilkuset kartach, na przykład przez 2 tygodnie, więc progres jest absolutnie kosmiczny. Jeśli chodzi o
rodzaje, mamy ich bardzo dużo. Ja chcę tylko tutaj wspomnieć o dwóch: nadzorowanych i nienadzorowanych. Tu chodzi o to, w jaki sposób model uczy się tego, jak ma później dla nas pracować. Pierwszy to all data is the same, czyli możemy w zasadzie, niezależnie od tego, czy chcemy z obrazków dostać jakąś konkretną informację, co na nim jest, czy określić, czy tekst mówi o kosmosie, czy o supermarkecie, czy chcemy znaleźć jakiś na przykład sentyment tego tekstu, czyli czy jest smutny, czy wesoły, czy pozytywny, czy negatywny. Przygotowujemy te dane w taki sam sposób, czyli mamy dane, które wchodzą do modelu, na przykład obrazek, zdjęcie i tak zwany label, czyli ta nasza etykietka, która mówi, co byśmy chcieli dostać po drugiej stronie jako odpowiedź. I kiedy mamy takich przykładów tysiące, możemy użyć innego rodzaju modelu. Jeśli mamy ich miliony, czy może nawet miliardy, możemy używać właśnie tych głębokich modeli, które są gigantyczne i trenowane często przez bardzo duże firmy. Natomiast ciekawostką jest to, jak rozwinęło się w międzyczasie modele, które nie potrzebują tego labelowania, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma milion zdjęć, no to jakiś człowiek musiałby siąść i do każdego dopisać labelkę, co na nim jest. No co oczywiście w jakimś stopniu jest robione, ale zawsze jest to jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić. No to tutaj powstał drugi sposób, gdzie model uczy się na podstawie tego dystrybucji danych wewnątrz takiego zbioru. I myślę, że ciekawe jest to, żeby zobaczyć, jakiego rzędu to są zbiory danych, czyli 400 milionów zdjęć Lion do... To jest ten zbiór, na którym były trenowane te modele graficzne, których dzisiaj używam. I 45 terabajtów do największe transformery, które przetwarzają czy pracują na tekście. I teraz jak działa to w przypadku tekstu? Tak jak mamy tutaj tego czerwonego kapturka, to zdanie z czerwonym kapturkiem, model widzi miliardy takich zdań i za każdym razem skrypt, czy program, który wysyła te dane, maskuje jedno ze słów. Na podstawie tego model próbuje przewidzieć, co w danym miejscu będzie pasowało, uczy się tego prawdopodobieństwa i w tym momencie, jeżeli mamy takie zdanie, no to potencjalnie mogłoby tam być zaproponowany, nie wiem, wilk, myśliwy i powiedzmy, nie wiem, rosyjski żołnierz. I teraz w 2011 padło takie zdanie, że software zjada świat, czyli bardzo dużo różnych rzeczy, które do tej pory ludzie robili manualnie, zaczęło być automatyzowane, powstawały kolejne wielkie systemy bankowe czy finansowe, czy pocztowe. W każdym razie wiele rzeczy tradycyjnie uznawanych, że powinien je robić człowiek, było przeniesione do oprogramowania. I czemu o tym mówię? Bo teraz pojawia się kolejny trend, gdzie mówi się o tym, że AI zjada software. I oczywiście to nie jest tak, że wszystkie programy można zamienić na AI, natomiast te, które mają skomplikowane reguły, gdzie trudno jest do końca te reguły zapisać, bo na przykład dane się ciągle zmieniają, czy nie jesteśmy w stanie tej komplikacji do końca opanować, te trafiają do tej części sterowanej przez AI. No i tutaj bardzo często te zdania padają ze strony szefa NVIDII i szefa, do jeszcze chyba dwa czy trzy tygodnie temu, szefa AI w Tesli, który pokazywał wielokrotnie na swoich prezentacjach, jak algorytmy sztucznej inteligencji zjadają tak zwane tradycyjne sterowanie w ich samochodach. Czyli na początku to było kilka procent, w tym momencie jest chyba 70 czy 80, więc to można powiedzieć, że prawie całkowite przejęcie tych skomplikowanych rzeczy. I ten niebieski link jest o tyle ciekawy, że tutaj nie chciałbym w niego wchodzić, bo to można byłoby o tym osobny wykład zrobić. Natomiast warto do niego zajrzeć, tam są różne ciekawe informacje o tym, jak rynek pracy się zmienia, ile tych ogłoszeń dotyczących AI pojawia się w Stanach, w których miejscach, ile się pojawia na świecie. I myślę, że to też daje trochę do myślenia, jak bardzo ten rynek, nawet przy takim spowolnieniu, jak jest aktualnie, jest bardzo dynamiczny.
Gdzie mamy to AI w tym momencie na co dzień wykorzystywane? No to jest najbardziej oczywiste, czyli w każdym telefonie asystenci, jakiekolwiek dyktowanie, czy boty, z którymi załatwiamy paczkę i te podobne tematy, to prawie na pewno pod spodem jest jakiś model językowy, być może jakiś model związany z rekomendacjami. AI, że tak powiem, dla każdego. Trochę ciekawsze zastosowanie, które może nie jest takie zupełnie oczywiste, to produkcja leków i tutaj tak naprawdę jest kilka różnych typów. Bo pierwszy to jest przewidywanie, co się wydarzy, jeżeli połączymy ze sobą kilka białek, jak one się ze sobą pozwijają. Tutaj taki ten model alfa jest bardzo znany i można powiedzieć w świecie researchowym uważany za coś niesamowitego, bo do tej pory było bardzo trudno powiedzieć, jak się takie białko zachowa. Mamy też drugi sposób, czyli szukamy, tak jak w tekście standardowo możemy szukać ciągów, które o czymś nam mówią, czyli że dane zdanie mówi nam o tym, że ten produkt jest kiepski albo ten użytkownik jest niezadowolony, to w podobny sposób możemy analizować DNA, gdzie są określone ciągi tych aminokwasów, które mówią nam o tym, że ta osoba być może ten fragment kodu DNA odpowiada za albo jakąś chorobę, albo jakąś cechę i na podstawie tego tworzyć leczenie, czy określić, z czym mamy do czynienia. No i trzeci sposób, szukanie cząsteczek. Tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jeżeli firma próbuje wynaleźć lek na jakieś schorzenie, to często przeprowadza dziesiątki tysięcy prób, żeby z odpowiednich małych komponentów chemicznych złożyć taką cząsteczkę i musiała ją często przebadać, w zasadzie każdą jedną przebadać w laboratorium, no co kosztowało grube miliony czy miliardy dolarów. Dlatego zwykle te leki powstawały przez wiele lat. Natomiast tutaj to, co udało się zrobić, to przenieść znaczną część tego do symulacji właśnie sztucznej inteligencji, gdzie powiedzmy z setek tysięcy zostaje kilkaset takich cząsteczek i te już można badać pod kątem tego, czy będą dobrze czy będą dawać nasz założony efekt. I to kolejne, ta autonomiczność. Oczywiście, jeżeli ktoś kupił sobie jakiegoś robota, który jeździ mu między nogami i sprząta mieszkanie, to prawie na pewno i powiedzmy kupił go w ostatnich 2-3 latach, to prawie zawsze ma jakąś kamerę, jakieś algorytmy, które decydują o tym, gdzie ma jechać, którą część już odkurzył. I to jest oczywiście taki banalny przykład, tak samo jak powiedzmy w przypadku kosiarek. Natomiast są już w pełni zautomatyzowane magazyny, gdzie wózek dostaje tylko kod i sam jedzie przez, jakby znajduje właściwy regał, właściwą półkę, ściąga ten towar i zawozi do pakowania. Więc to jest, myślę, że taki super niezwykły case, chociaż dla nas niewidoczny, no bo w zasadzie w takim magazynie ogromnym może pracować 5-10 osób, które tylko zajmuje się tymi robotami. No i przez pewien czas było bardzo dużo szumu na temat autonomicznych samochodów. On potem ucichł, bo różne tam koleje losów miały te programy. Kilka osób zginęło, więc wiadomo, że gazety raczej rozdmuchiwały te tragedie, a nie zajmowały się tym, jaki progres gdzieś tam w tle zachodzi. No i tutaj w tym roku, kilka miesięcy temu, Cruise, który został kupiony przez General Motors, dostał pierwszą licencję na autonomiczne taksówki w San Francisco, które aktualnie jeżdżą po ulicach. Więc myślę, że to jest taki przełomowa sytuacja, o której nie mówi się za dużo, ale można się spodziewać, że skoro tam jest już ta zgoda na to, no to kolejne miasta, najpierw może trochę deszczowe, a potem te, które mają śnieg, a potem z dziurawymi drogami w Europie będą miały te pojazdy. No i to też następna rzecz, rekomendacje, obojętnie z jakiego serwisu, w zasadzie z tych większych korzystamy, pod spodem jest ogromny kombajn, który
bada nasze zachowania. Jednym się to podoba, innym nie. Czasami to jest bardzo użyteczne, czasami zamyka nas w jakiejś bańce, w której oglądamy tylko określony styl filmów czy określone wiadomości. Natomiast w każdym z tych przypadków są to wielkie zestawy często modeli sztucznej inteligencji. I może trochę bardziej nietypowe. Jak sobie możecie wyobrazić, każdy odłamek, który gdzieś tam lata w kosmosie, może leci średnio licząc 20 tysięcy km na godzinę, więc może zrobić małą dziurkę w stacji kosmicznej i te wszystkie odłamki są śledzone i obliczane ich trajektorie, z jakim prawdopodobieństwem może taka kolizja nastąpić. Podobnie jest z mniejszymi obiektami typu satelity, ale no, stacja kosmiczna jest jakby wyjątkowa pod tym względem, więc AI tutaj bardzo pomaga. Tak samo mamy, jeśli chodzi o przewidywanie pogody. No, można na to narzekać, że czasem się nie sprawdza, natomiast od lat 60. ten progres jest bardzo duży i coraz lepiej to robimy. Oczywiście to albo często połączenie superkomputerów z klasycznymi algorytmami i AI. No i znowu obrazowanie, mamy potwierdzanie, w jakim stanie są dane uprawy, czy chorują na coś, czy są już gotowe do zbioru, czy może są podmokłe tereny i trzeba coś z tym zrobić, przy zdjęciach z dronów i podobnie, jeśli chodzi o zalesienie, jakieś pożary, nielegalne wycinki i tym podobne tematy w przypadku satelit. Teraz, jaki jest, myślę, że to, że architektura jest mniejsza albo większa, no może nie do końca mówi, jaki tu jest postęp. Natomiast tutaj widać w 2018 taki obraz był sprzedany za jakieś tam grube dolary. To był jeden z pierwszych portretów wygenerowanych przez sieć GAN. A ta dziewczyna po drugiej stronie to możliwości, które mamy teraz. Więc mamy 4 czy 5 lat przeskok od Atari do w zasadzie fotorealistycznej grafiki w wysokiej rozdzielczości. I w międzyczasie, myślę, że też warto tutaj zaznaczyć, w jakim czasie się to dzieje. Te modele, powiedzmy, do generowania grafiki, takie poważniejsze, to są ostatnie 2 lata, gdzie na początku to były małe, niezbyt ładne obrazki, a teraz w ostatnich kilku miesiącach mamy także, były wygenerowane okładki jakichś znanych gazet. Lexika to taki serwis, który gromadzi tego typu grafiki i w tym momencie ma już tam, to jest tak, że chyba codziennie przybywa 1 milion nowych, więc to myślę, że daje też jakiś pogląd, jakie jest zainteresowanie tym trendem. No i oczywiście, jeżeli byliście niedawno na internecie, to słyszeliście o wygranej w malarskim konkursie takiego właśnie obrazu wygenerowanego przez AI. No i malarze nie są zadowoleni, artyści, którzy wolą siedzieć przy komputerze pewnie trochę bardziej. No i jak zawsze przy takich tematach jest wielka dyskusja, kto ma prawa do takiego obrazka, czy ten, kto wpisał prompta, czy inżynierowie, czy może właściciele zbioru danych. No, ta sytuacja jest niejasna, gdzieś tam pewnie jakiś czas to zajmie, zanim ludzie się dogadają, jak do tego podchodzić. I jeśli chodzi o modele, to tutaj mamy te 3, które wymieniam, DALL-E, Midjourney i Stable Diffusion, to takie 3 najbardziej popularne, polecam sprawdzić. Dla DALL-E niestety wymaga zaproszenia lub trzeba się zgłosić i po jakimś czasie uzyskuje się dostęp. Midjourney $30, Stable Diffusion można testować za darmo u siebie albo wprawdzie dość wolno, ale na Hugging Face. O Hugging Face też powiem jeszcze za chwilkę. Są to jakieś rozsądne kwoty. I początkowo oczywiście nic sensownego nam nie będzie wychodziło, ale po powiedzmy kilku tygodniach można dojść do sensownej wprawy. I jak to mniej więcej działa, bo to może być ciekawe od strony, jak jest generowany taki obrazek. Tutaj promptem był chyba smutny programista AI w Polsce z brodą. No więc mamy od takiego totalnie rozmytego, zaszumionego, można powiedzieć, obrazka
Te modele to są, to jest tak zwany model oparty o dyfuzję, czyli właśnie od takiego totalnie, można powiedzieć, rozmytego obrazka, on odbudowuje go, ponieważ był trenowany w drugi sposób, czyli w trakcie treningu przeprowadzaliśmy ten proces w drugą stronę, powodując coraz większe zaszumienie obrazków i algorytm nauczył się, co w takim szumie jest ważne i co z niego wydobyć, żeby później ten obraz odbudować. No i widać, że to jest cały ten tutaj ta grafika, która powstała, zajęła może półtorej minuty, powiedzmy, pełna rozdzielczość od tego rozmycia. Przepraszam, po polsku czy przetłumaczyłeś? Nie, po angielsku. Dobra, i teraz jeżeli ktoś wysłał, to zaraz sprawdzę. A powiedz, co się dzieje, gdy sztuczną inteligencję zaczniemy karmić nie realnymi obrazami ze świata, tylko tymi niemelowanymi? To jakoś się samo ze sobą nie zacznie gryźć? Nie no, po prostu nauczymy go kolejnych rzeczy, które będziemy pokazywać w tym momencie, w trakcie tego treningu. To tutaj w tych zbiorach 400 milionów zdjęć też jest bardzo dużo wygenerowanej grafiki przez programy typu 3D Max czy Blender. Więc to niekoniecznie są tylko zdjęcia. Jest też bardzo dużo malarstwa tak naprawdę. Mam jakiś jeden prompt, zaraz się spróbuję przełączyć. To jest tak bardzo sprytnie, że wpisujemy w Discordzie botowi, co chcemy uzyskać i na podstawie tego on nam podpowiada, znaczy on odpowiada nam właśnie grafiką. Dostałem coś takiego. Zobaczmy, co się nam pojawi. Nie wiem. To może odświeżę, nie wiem, może jest jakieś zerwane połączenie. Idzie. To jeśli pozwolicie, wrzucę też jeszcze dwie inne. To jest już bardziej dopracowane. Te rzeczy, które tutaj. O, przepraszam. Te rzeczy, które tutaj były dopisane na dole. Na samym końcu. To są te modyfikatory, które mówią o tym, że chcemy na przykład większy realizm zachować, albo że ma to być renderowane według jakichś tam zasad określonego silnika. I te końcowe, w takim linuxowym stylu z podwójnym myślnikiem, mówią, jakie opcje w tym modelu włączyć, żeby, powiedzmy, określony styl uruchomić. Generowane na serwerze czy na PC-cie? Te są renderowane u nich. Ale Stable Diffusion można odpalić u siebie na swoim GPU. Działa bardzo szybko, 17 sekund, powiedzmy, na takim starszym GPU, więc naprawdę można łatwo zgenerować tego typu pomysły. I widać, że on przechodzi ten proces tego wyostrzania. Wydaje mi się, że 6 to jest takie absolutne minimum. Da się odpalić Stable Diffusion na 4, zrobił optymalizację. Okej. I pozwoliłem sobie rano zrobić kawałeczek Bydgoszczy. Zobaczymy, czy się to uda. No. No więc zadowolonego programistę Java'owego tu mamy, natomiast fajnie jest popatrzeć na jego ręce. Z tym sobie jeszcze nie radzą. Zawsze wychodzą jakieś parówki albo coś bardzo dziwnego.
Więc trzeba tak układać prompta, żeby tego nie było widać, albo żeby dało się to obciąć. I jeszcze Midjourney chyba szczególnie nie radzi sobie z czytelnym tekstem. Tak, tak. Ale to jest tak, że te poprawki algorytmów wychodzą w zasadzie co tydzień, dwa, więc zakładam, że kolejne wersje już będą sobie z tym świetnie radzić. I tutaj to jest na podstawie przechodzącego przez rzekę z tym krótkim takim promptem. To, tu jest bardzo ciekawe, myślę, to jak można stylizować. Są poradniki, jakich malarzy można używać. Oczywiście są standardowi Rembrandci i Beksińscy, ale można użyć też zupełnie innych. Tak, tak. Więc myślę, że to całkiem ciekawie wychodzi. I teraz, jak weźmiemy taki obrazek, to można go upscale'ować. No i dojść do jakiegoś całkiem rozsądnego rozmiaru typu 2000 pikseli. Dobra, bo czas leci. Myślę, że to zostawimy. No i tu jeszcze parę takich grafik, które w ostatnim czasie wygenerowałem. Naprawdę można bardzo różne style, jakieś steampunki, całkowicie realistyczne, totalnie fantastyczne światy, bardziej rendery. DALL-E ma trochę inną specyfikę, świetnie sobie radzi z abstrakcjami, można połączyć kilka styli ze sobą. To teraz przejdę do tekstu. Mam tutaj, to znowu jest taki przeskok, że generujemy tekst już tak naprawdę, podejrzewam, że od lat 70. Próbujemy na różne sposoby, różnymi regułami opisywać takimi, no można powiedzieć, twardymi, opisującymi gramatykę angielską. Natomiast ten GPT-2 to jest taki przełom, że nagle każdy może wygenerować tekst, który brzmi, jakby powiedział go, czy napisał go człowiek. Tam przed nim były jakieś pierwsze, też podrygi, które dawały niezłe wyniki, natomiast to był taki skok, że wszyscy o nim zaczęli mówić, tym bardziej, że jeszcze firma nie chciała dać do niego na początku dostępu. Teraz GPT-3 i konkurencja, Bloom europejski, Cohere, ludzie, którzy odeszli oczywiście z OpenAI, no i Hugging Face jako portal, gdzie możemy znaleźć tych modeli trochę mniejsze, ale jednak też bardzo mocne, do różnych zastosowań w wielu językach, czyli mamy jakiś problem, że chcemy przetwarzać indonezyjski, zaglądamy na Hugging Face i ktoś być może już to zrobił. I do czego takie boty, znaczy takie modele można wykorzystywać? No, tutaj wymieniłem kilka tych zastosowań, natomiast to, co mnie zaskoczyło, że gry tekstowe, które powiedzmy w latach 80. można było tam pokonywać w DOSie jakieś potwory, pisząc, co się będzie w danej części działo, no to w tym momencie można wygenerować sobie dowolny świat i w tym świecie poruszać się taką postacią. I w zasadzie to jest gra, która się nigdy nie kończy, czyli bot zawsze może nam dogenerować kolejne rzeczy, które nas tam spotkają. No i standardowo te praktyczne zastosowanie, jeżeli teraz na przykład weźmiemy jakąś bardziej skomplikowaną dziedzinę naukową, typu, no nie wiem, leczenie nerek, no to publikacji codziennie jest tak dużo, że osoba, która jest w tej dziedzinie, nie jest w stanie ich przeczytać. Czyli mamy proste narzędzia sumaryzujące takie artykuły i można zamiast czytać powiedzmy wiele stron, przeczytać jeden akapit, który nam podpowie, czy chcemy się angażować w to, czy nie. Więc tych zastosowań jest bardzo wiele. No, myślę, że dla nas najczęstszym znowu są jakieś wszelkie narzędzia, które pomagają nam pisać. I teraz pokażę znowu, przejdę do tego magicznego okienka. W dużej wielkości to będzie tak. Myślę, że przechodzący całkiem nieźle wyszedł. I tu mam kilka takich prostych linii.
No zacznijmy. Co taki... Co wie o Bydgoszczy? Więc to jest, myślę, mega ciekawe od takiej strony, ile wiedzy encyklopedycznej po przeczytaniu Wikipedii zostaje w takim modelu i no, coraz więcej różnych zastosowań można na tym opierać. Ale ma też w sumie nawet poczucie humoru. Okej. Zapytajmy. No, wybaczcie, to nie ja. No i jeszcze jedno pytanko z tak zwanej naszej branży. Ale sprawdźmy, ponieważ to jest zawsze na poziomie jakiegoś prawdopodobieństwa, co powie za drugim razem. No, Python i Java, no niech będzie. Dobra, widzę, że kończy się czas, więc pozwolicie, że Pinokia pominę, ale przejdę do tych aplikacji związanych z programowaniem. Mamy bardzo prostą funkcję, która wycina zbyt dużo spacji i jakiś white space. No i chcielibyśmy do niego uzyskać docstringa, czyli ten taki opis standardowy, który powinien być wklejony, żeby ktoś inny nie musiał się wczytywać bardzo głęboko w nasz kod. Zobaczmy, co nam podpowie. Więc myślę, że jako pomoc taka, żeby przyspieszyć sobie pracę i nie pisać tych rzeczy na piechotę, to może znacząco w niektórych sytuacjach pomóc. A w drugą stronę? No jasne, jasne. Kompilator z angielskiego do Pythona. A jak myślicie, co przygotowałem? Przewidziałeś to pytanie. O. Miało działać. Miało działać, a nie działa, no. Nie, czekajcie, coś schrzaniłem. Jeszcze mamy pracę. Nie, czekajcie, spróbuję od prostszej. Może zjadłem coś przy kopiowaniu? No, przy prostszym było dobrze, czyli da się i zaraz spróbuję zaraz jeszcze raz to. Może tu chodzi o jakiś white space, który wyciąłem niepotrzebnie. Nie. Coś popsułem, wybaczcie. To przejdę do drugiego tula, który jest Copilotem. Jest to plugin wbudowany bezpośrednio, znaczy można sobie go doimportować. Trzeba się zasubskrybować na Copilota na GitHubie. Będzie chyba po 3 miesiącach, chyba staje się płatny $10 miesięcznie. Natomiast jakie tu są ciekawe rzeczy? Nie tak. Zobaczcie. No i to co jest na szare, już podpowiada nie samo IDE, tylko AI. I
I to myślę, że jest ciekawe. Chwilkę. Shop item. Strasznie niewygodnie się tak pisze. I to nie jest jakiś budowany przykład, że oni przygotowali to, żeby robić to na pokazówkach. Pokażę kilka różnych. No, to jest naprawdę, no, dla mnie trochę taki poziom, czytamy w myślach. Więc to jakiś taki pierwszy przykład. Drugi taki bardzo standardowy, można powiedzieć. Czyli piszemy coś, a potem chcielibyśmy z tego zrobić klasę. Nie wiem. Nie chcę zgadywać. Jest tam na pewno kilka wymienionych, ale akurat tego nie wiem. No i to jest... Czemu się napracować, skoro mamy już to zrobione? Więc mi się wydaje, że to jest level magia. I... Wydaje mi się, że to jeszcze jest taki dobry case. Potem mogę pokazać następne. I teraz powiedzmy, że chcemy pisać do tego testy. Dzięki, zrobione. I tutaj Patryk pewnie potwierdzi, jak dużo czasami importów trzeba zrobić, żeby napisać jakiś kawałek tak zwanego ML-owego kodu. Świetnie. Nie, to, czekajcie, chwilę. I to jest w ogóle, to jest, on czyta w myślach, wie dokładnie, co będziemy chcieli. Widać, że przyszedł data scientist do pracy, no to jedziemy. Myślę, że taki drobiazg, ale bardzo przyjazny. I jeszcze jeden przykład na sam koniec. Widzę, że już jesteśmy grubo po czasie. Nie? I to jest świetne, bo jak damy w ten sposób, to próbuję to zrobić inaczej. A jak zrobimy tak? To od razu nam to odpowiednio owinie. Więc wie, nawet z nazw funkcji próbuje, no można powiedzieć, wywnioskować, co autor miał na myśli. Dobra, przełączę się na chwilkę teraz do prezentacji. Czy ten model się jakby działa lokalnie, uczy się konkretnego użytkownika? Nie. To jest tak, że jest tam jakieś API pod spodem i ono uderza do OpenAI albo do GitHuba. I to mamy... Te kilka narzędzi, które powiedzmy teraz jest GPT-free, tak naprawdę jest używane w kodeksie, więc można albo tu uruchamiać te rzeczy. Copilot jest z GitHuba, Code Whisperer chyba z AWS-a. No i kolejna ciekawostka to jest regexy pisane językiem naturalnym, czyli mówimy, że chcemy wyfiltrować wszystkie daty.
i automatycznie na podstawie tego jest tworzony regex. No i mam nadzieję, że mniej was to AI w tym momencie straszy, bardziej was ciekawi. Jak zacznie być kreatywne, to nie wiem. Dzięki za uwagę.